Muszę przyznać, że w tym roku miałem nie nagrywać, ani nawet umyślnie nie grać żadną kartą Cristiano Ronaldo ocenioną na 99, ale skoro już sam wepchał się w moje ręce, no to postanowiłem się zlitować i sprawdzić, co on tam potrafi. Zresztą tym bardziej, że zdania na jego temat są podzielone. Nie jeden pro z samego topu używa CR7 i bardzo sobie go chwali, ale też łatwo znaleźć na samym szczycie ludzi, którzy w tym roku nie przepadają za kartami Portugalczyka. Bez wątpienia jest to trudny orzech do zgryzienia, no ale też powiedzmy sobie szczerze, że FIFA 20 jest taką grą, w której jeśli chodzi o napastników, to poza najlepszą kartą Ronaldo Nazario, której i tak prawie nikt nie ma, każdy inny striker jest lubiany oraz nielubiany przez szerokie grono graczy. Rok temu trudno było znaleźć kogoś, komu źle grało się chociażby Eusebio, a teraz pomimo tego, że wciąż jest to droga topowa karta i większość go chwali, to nawet u nas na grupie co do zmiany przewijały się osoby narzekające na Portugalczyka, czy też chociażby Optimusa Dalglisha. Więc wniosek jest tego taki, że w FIFA 20 z kart do 10 milionów monet jeszcze się taki nie urodził, co by każdemu dogodził. I w związku z tym, no naturalnie tyczy się to również CR7, który jednak oczywiście ma i tak znacznie więcej zalet, aniżeli wad. Przede wszystkim Ronaldo wciąż posiada własne animacje biegu i ogólnego poruszania się, a to sprawia chociażby, że po przyjęciu piłki, którą ktoś dostarczył mu zza pleców, potrafi niesamowicie przyspieszyć i oderwać się tym samym od obrońców. Więc w związku z tym faktem trudno przyczepić się do tempa, bowiem ono stoi już na topowym poziomie. Zresztą tak samo te unikalne animacje odbijają się pozytywnie na strzałach. Cristiano ma dwie z trzech najważniejszych cech, czyli uderza fałszem oraz dryg. I niestety na papierze zabrakło mu tej umiejętności strzelania finezyjnie, no a tymczasem w samej grze jego finezja to jest szczyt szczytów. Każdy strzał, czy to wewnątrz pola karnego, czy zza szesnastki, i to nawet oddany słabszą nogą, leci jak podkręcona rakieta w samo okienko, no i nie daje żadnych szans bramkarzowi na obronę. Więc w tym elemencie gry także często trudno do czegokolwiek się przyczepić. Tutaj robimy co chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy, przy czym nie ma znaczenia, czy strzelamy z dystansu, lobem, finezyjnie, z woleja, czy z rzutu wolnego, no bo tak się składa, że stałe fragmenty także są wybitne. Mało tego, w jednym z meczów Portugalczykiem, w którym to przeciwnik bardzo solidnie zatamował obronę, postanowiłem zagrać nim w dość nietypowym jak na realia FIFA 20 stylu, no a konkretnie na główkę. I jak się okazało, to także pozwoliło mi odrobić straty oraz wygrać całe spotkanie 2-1, bo Ronaldo nie miał problemu ze strzałami z wyskoku niczym Benteke w FIFA 14 i bez wątpienia w tym elemencie gry radzi sobie nadzwyczajnie dobrze jak na realia FIFA 20. Natomiast przechodząc do dryblingu, tutaj sytuacja nie jest już oczywista. To znaczy, na otwartej przestrzeni CR7 kręci się z piłką przy nodze jak programiści w biurze EA, ale jeżeli przyjdzie co do czego i zagramy z takim rywalem, który faktycznie jest w top 10% najlepszych graczy FIFA 20, no to z tego kręcenia niewiele już wynika, gdyż z Ronaldo przy takim umiejętnie sterowanym Van Dijku jest po prostu słaba baletnica, no a jeśli już nawet się on wykręci, to i tak szybko straci przy tym równowagę, padnie na murawę i sędzia nawet nie zagwiżdże za to faulu. Więc w takich poważniejszych meczach gra jest raczej dość prosta, to znaczy prosty strzał na bramkę i tyle. Dla jednych jest to bardziej skuteczne, dla innych mniej. No i przy okazji jednak trzeba mieć przy takiej karcie całkiem drogi i użyteczny skład, no bo inaczej trudno wykorzystać jej walory. W przeszłości w takiej piętnastce, jak wyszła karta Toty Portugalczyka oceniona na 99, to było wiadomo, że on będzie królem do samego jej końca. A w tym roku karta oceniona na 99 robiła sporą różnicę w styczniu czy lutym, ale teraz w tym natłoku wysoko ocenionych zawodników wydawanych na podstawie argumentu "no bo tak nam się podoba", błyszczy zdecydowanie mniej niż w przeszłości, no i też nieco łatwiej ją zastąpić. No a przy tym, co mnie najbardziej smuci, tym Ronaldo nie strzela się już takich pięknych bramek jak kiedyś, ponieważ silnik gry na to nie pozwala. To jest po prostu maszyna do strzelania prostych bramek, która niszczy każdego słabego, przeciętnego i jako tako dobrego gracza, ale jednocześnie jest to maszyna, która potrafi zawieszać się przy tych najlepszych. No i ostatecznie, nie jest więc dziwne, że Portugalczyk jest obecnie drugim najlepszym strzelcem w grze, zaraz po Optimusie Nazario, ale nie dziwi również to, że wielu graczom jego karta nie przypada do gustu i byli oni zdziwieni, że
ten Ronaldo to już nie jest ten sam rzeźnik co przed laty, no i przez to oceniam go następująco. Szczerze mówiąc, kiedy grałem Portugalczykiem w składzie wraz z Optimusem Aurim na szpicy, sytuacja niejednokrotnie wyglądała w ten sposób, że na Jaśku strzelał on po dwa hat-triki, o ile nie wychodzili oni z meczu, ale w końcu, kiedy przyszło mierzyć mi się z jakimś wyrafinowanym przeciwnikiem, to do strzelania zabierał się Thierry Henry, a Ronaldo był wtedy tylko skromnym rozgrywającym. Może to kwestia stylu gry, bo ta karta oczywiście wciąż jest wybitna, lecz takie sytuacje nie są raczej przypadkowe. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!